dobry wieczór wszystkim, albo dzień dobry, zależnie od tego, kiedy oglądacie. Przepraszam Was za jakość filmu z góry, bo kręcę z ręki i troszkę częsie. Słuchajcie, akwarium po 3 dniach, tak to mniej więcej się przedstawia. Bakopa z tyłu już zaczyna wychodzić. Erectus także coś tam do góry poszedł. Generalnie światło teraz włączyłem tylko na potrzeby filmu, także roślinie nie bardzo bąblują, ale uwierzcie mi, że bąblowanie zachodzi, także fotosynteza w pełni. Tak, filmik ten kręcę z tego względu, że zbadałem sobie dzisiaj z tych testów, które mam, a jest ich 9, dokładnie wodę kranową, chodzi o wodę kranową. I no, chemik ze mnie żaden. Zawsze miałem truje z chemii, więc przyznaję się bez bicia. Także słuchajcie, ocencie. Zwracam się tutaj do bossów od chemii, na przykład Aquapsychol. Pozdrawiam. Wy możecie coś powiedzieć mi na ten temat. Ogólnie, jak poczytałem, wiem, że ta woda nie jest zła, a być może nawet jest bardzo dobra, ale jak to się przedstawia, więc słuchajcie, fosforany wyszły mi na zero. pH, no są, mam dwa rodzaje testów, pH 4,5 do 9 i 6 do 8. 4,5 do 9, pH wyszło mi 7, a z buteleczki pH 6 do 8 wyszło mi 6,8. Twardość węglanowa 2 stopnie, twardość ogólna 3 stopnie, żelazo 0, azotany 0, azotyny 0 i amoniak 0,01. Tak to się mniej więcej przedstawia. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Myślę, że jako taka podstawowa woda do podmianki i no ogólnie chyba wydaje mi się, że nie jest źle, ale mówię, nie mnie to oceniać, bo znam się na tym, jak nie powiem kto. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie mam do Was, bo jeśli chodzi o dozowanie, czy zacząć już dozować, nie mówię tutaj ani o mikro, ani o makro, tylko praktycznie prawdopodobnie potas. Zakupiłem sobie na Allegro coś takiego jak ostrzy potas. Jest tego 100 gram. Firma Aquaplast. Ale nie mam pojęcia, jak to wymieszać. Jedyne co wiem, to że z wodą destylowaną, ale czy koniecznie musi to być woda destylowana? Tak czy siak, mam do Was pytanie. Czy, no nie wiem, załóżmy w pół litra wody destylowanej, ile tego proszku muszę wsypać i ile mililitrów później muszę dozować każdego dnia. Bo podejrzewam, że to najlepiej ich dozować każdego dnia, żeby był zachowany taki balans mniej więcej. Także z tym pytaniem zwracam się do Was. Jeśli możecie, piszcie w komentarzach. Czy już zacząć stosować potas? Czy jeszcze nie, czy się wstrzymać jeszcze? No, akwarium jest, jak wiecie, na ziemi ogrodowej. Jeśli to jest ważne, temperatury wody jest 22 stopnie. Testów w akwarium jeszcze nie robię, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze za wcześnie. Balansu jeszcze nie ma w tym akwarium, więc nie ma sensu chyba na razie robić testów wody w akwarium. Podmieniam średnio co drugi dzień, jakieś 40 litrów, czyli jest to, no załóżmy, 40% pojemności tego akwarium, odliczając, mówię netto, odliczając żwir, korzenie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz pokażę Wam zbliżenia. Ten Echeloharis, czy coś takiego, ta trawka zaczyna pomalutku rosnąć. Nie zauważyłem, żeby
Obgniewały stare, przycięte liście. Liście ciężko to nazwać liśćmi, to są jakieś igiełki, ale zaczyna to fajnie wyglądać. Polisperma również zaczyna wychodzić, zaczyna się pokazywać. No myślę, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o Seahorse, dalej lecą sobie w kulki, bo po pierwsze nie zwrócili mi pieniędzy, a wiem, że towar mają, przyszedł im i te rotale wszystkie mają. Towaru również nie zamierzają przysłać. Miał się dzisiaj odezwać gościu, który zajmował się tym zamówieniem i oczywiście nie zadzwonił, a ja zapomniałem sobie zupełnie o tym. Ale to nie jest moja kwestia, żeby o tym pamiętać. Zajebali sprawę, powinni się jakoś z tego tłumaczyć. A tu nic z ich strony w moim kierunku nie wynikło. Dobra, słuchajcie, tyle na ten temat. Z góry dziękuję za komentarze. W sumie ciekawy jestem, co napiszecie, bo no jak mówię, ja się na tym nie znam i pomalutku się uczę. Dobra, słuchajcie, wszystkich pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia pewnie gdzieś za tydzień. Pokażę wam, jak to mniej więcej po 10 dniach wygląda, ale widzę, że zaczyna wzrost roślin pomału iść do przodu. Dobra, tyle ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć.